Polski bon turystyczny i kontrowersje wokół konwencji stambulskiej to tylko niektóre tematy naszych dzisiejszych rozmów. Ja się nazywam Marlena Nowakowska i zapraszam Państwa na program Republika po południu. A już teraz łączymy się z panem Andrzejem Gutem, mostowym sekretarzem stanu, pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki. Dzień dobry, panie ministrze. Witam, pani redaktor. Witam słuchaczy, widzów Telewizji Republika. Witamy serdecznie. Od 31 lipca będzie można starać się o polski bon turystyczny. Panie ministrze, czy to oznacza, że wykorzystamy go już dzień później? To oczywiście zależy od indywidualnych decyzji Polaków. Natomiast polski bon turystyczny można będzie wykorzystać prawie 2 lata. Przypomnę, do marca 2022 można będzie zgłaszać się na stosownej platformie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właśnie po uprawnienia do tego bonu. Natomiast wtedy też możemy zarezerwować w tych wszystkich obiektach turystycznych, które będą świadczyły usługi, które będą na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej, do tych świadczeń. Także wcale nie musimy się śpieszyć z wykorzystaniem polskiego bonu turystycznego. Możemy się zastanowić i mamy prawie 2 lata czasu. Natomiast oczywiście branża turystyczna liczy na to, że już najbliższe miesiące przyniosą ożywienie ruchu turystycznego i zapewne oczekują od Polaków, że ci, którzy chcą wyjechać, aby wypoczywali w Polsce. Zapraszam. Panie ministrze, to też pytanie o przygotowanie systemu informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak na ten moment wyglądają prace w tym zakresie? Czy nie martwicie się właśnie o sektor informatyczny? Oczywiście było to wielkie wyzwanie. Przypomnę, ustawa podpisana 15 lipca, wcześniej, kilka tygodni wcześniej prace legislacyjne. Można powiedzieć, że w przeciągu 2-3 tygodni wprowadzony wielki, ogromny system dla ponad 3 milionów Polaków, którzy właściwie 6 milionów dzieci będzie uprawnionych. 2,5 miliona rodzin i wyzwanie duże informatyczne, aby stworzyć system, który z jednej strony przekaże te uprawnienia do bonu w formie 16-cyfrowego kodu, natomiast z drugiej strony będzie lista podmiotów turystycznych, które mogą się zgłaszać i do Polskiej Organizacji Turystycznej na stosownej platformie do uczestnictwa w tym programie. Na dzień dzisiejszy wszystko działa bez większych zakłóceń. Od soboty już te firmy mogą się rejestrować na stronie POT-u. Na dzisiaj rano było około 4000 podmiotów, także przewidujemy, że dzisiaj wieczorem lub w nocy, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, pęknie 5000. No właśnie, wspomniał pan o tej specjalnej platformie, za pomocą której można dołączyć do tego programu. To może powiedzmy naszym widzom, jak krok po kroku dołączyć do polskiego bonu turystycznego. Mówimy oczywiście o dołączeniu przedsiębiorcy czy dołączeniu beneficjenta, czyli Polaków. Powiedzmy może najpierw kilka słów o przedsiębiorcach. Tak, przedsiębiorcy mogą już od ostatniej soboty na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest specjalna zakładka. Jednym kliknięciem można się zgłosić akces do tego programu. Nie wymagane są żadne dodatkowe, niepotrzebne, zbędne informacje poza podstawowymi informacjami i klikając i akceptując warunki uczestnictwa w tym programie, ale także akceptując też warunki weryfikacji, jako że Polska Organizacja Turystyczna ma uprawnienia, a wręcz obowiązek w sytuacjach, kiedy ma informację, że zgłosiła się firma nieuprawniona do pobierania tego bonu, czyli firma nieturystyczna, aby mogła skontrolować daną sytuację. Przypomnę zapisy ustawy, które mówią, że wszystkie obiekty hotelarskie, noclegowe, agroturystyka, pensjonaty, hotele są uprawnione do otrzymywania płatności w formie bonu turystycznego, ale także organizatorzy turystyki, czyli mówiąc potocznie biura podróży, którzy mogą pakietować usługi turystyczne. Oprócz usługi noclegowej mogą to być spływy kajakowe, usługi przewodnickie czy stoki narciarskie w zimie. Wszystkie usługi turystyczne,
Tak jest zapisane to w ustawie. Intencją ustawodawcy, przypomnę, że inicjatorem ustawy był pan prezydent Andrzej Duda, jest to, aby tak duże środki, przypomnę około 3,5 do 4 miliardów złotych, trafiły precyzyjnie do polskiej branży turystycznej. Panie ministrze, no właśnie tutaj też rodzi się pytanie. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z bonu, będzie musiał wybrać firmę z polskiej organizacji turystycznej. Czy to będzie proces zamknięty, czy firmy będą mogły jednak zgłaszać się do końca ważności tego bonu, czyli do końca marca 2022 roku? Nie ma żadnych ram czasowych ani innych rygorów, aby to był zbiór zamknięty, tak? Czyli wszystkie firmy, które w danym momencie uznają, że chcą przystąpić do tego programu, będą zaakceptowane. Ważne jest, żeby to była legalnie, oficjalnie działająca firma w Polsce. To powiedzmy jeszcze kilka słów o technicznych kwestiach. Płatności bonem mają być realizowane w oparciu o komunikację SMS. Jak dokładnie będzie wyglądała jednorazowa płatność? Oczywiście zakładając profil na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, otrzymamy kod 16-cyfrowy, który będzie naszym kodem polskiego bonu turystycznego. Przyjeżdżając do danego obiektu turystycznego, podajemy ten kod i obiekt turystyczny za pomocą połączenia internetowego sprawdza oczywiście ten kod i jego uprawnienia i nalicza kwotę, która będzie za daną usługę, i do tej właśnie płatności będzie wysyłany SMS, który będzie potwierdzeniem danej płatności. Także wszystkie operacje są błyskawiczne, automatyczne, natomiast oczywiście konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego. Uznaliśmy, że w każdej rodzinie, przypomnimy, że bon przysługuje na dziecko i oczywiście także rodzice i dziadkowie mogą podróżować razem z dzieckiem. Uznaliśmy, że w każdej rodzinie, bądź to rodzice, dziadkowie lub dzieci, na pewno będą posiadać telefon komórkowy, który będzie mógł odbierać SMS-y, a zdecydowanie to usprawni cały system. Polski Bon Turystyczny to nie tylko ten wymiar społeczny, ale również gospodarczy, dzięki któremu odżyje wiele przedsiębiorstw. Co jednak z tymi, którzy nie skorzystają z tego? Czy Ministerstwo Rozwoju szykuje już kolejne pomysły? Tak, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Polski Bon Turystyczny to jest istotne zasilenie całej turystyki. Nie mogliśmy stworzyć takiego mechanizmu, który każdej usłudze turystycznej przypisałby jakieś wsparcie. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli obiekt noclegowy zostanie ujęty, to wszystkie usługi towarzyszące jakoś mogą być w tym spakietowane. Natomiast na pewno przewidujemy w najbliższych dniach ogłoszenie następujących wsparć dla branży turystycznej. To będzie zwolnienia ZUS i postojowe dla niektórych sektorów czy zawodów z branży turystycznej, które najbardziej ucierpiały, ale także pewną formę wsparcia dla organizatorów turystyki i biur podróży, tych, które przyjęły zaliczki na imprezy turystyczne, które się nie odbyły. Oczywiście chodzi o imprezy zagraniczne. I zapewne będzie tutaj taki mechanizm, który w istotny sposób wesprze konieczność zwrotu tych zaliczek. Jako że te firmy i biura turystyczne nie mają następnych wpłat, ta płynność jest pod dużym znakiem zapytania, gdyż rynek turystyczny się załamał i zapewne będzie potrzebował jeszcze wiele miesięcy na podniesienie się z kolei. Panie ministrze, jesteśmy niemal w połowie wakacji. Jak państwo oceniacie ruch turystyczny i jakie sygnały z tych branż do państwa spływają? Na szczęście ruch turystyczny krajowy jest dosyć optymistycznie nastawiony. Jest dosyć duża frekwencja w takich regionach nadmorskich, mazurskich czy największych kurortach górskich. Natomiast oczywiście są to wybrane miejsca. Jest dużo miejsc, które jeszcze oczekują na turystów. Na pewno została zmienione pewne preferencje polskiego turysty. Turyści głównie oczekują pobytów bliżej przyrody, mniej zatłoczonych,
pomijając oczywiście plaże nadmorskie, gdzie okoliczności tego wymagają, ale pewne statystyki pokazują, że takie miejsca jak Bieszczady czy pewne zakątki Mazur, które do tej pory były rzadziej oblegane, te wakacje są bardziej uczęszczane. Także na pewno jest to trend na najbliższe miesiące, że Polak wypoczywając w Polsce oczekuje większego kontaktu z przyrodą i większego dystansu w stosunku do tłumu innych turystów. Panie ministrze, na jakie sektory poza polską turystyką zwraca szczególną uwagę Ministerstwo Rozwoju? Które branże zostały szczególnie dotknięte pandemią koronawirusa? Oczywiście Ministerstwo Rozwoju, które jest odpowiedzialne za całą gospodarkę, ma na uwadze wszystkie te sektory, które zostały ciężko dotknięte. To oczywiście przejazdy autokarowe, oczywiście przemysł spotkań, niektóre sektory handlu. Także wszystkie te formy wsparcia oczywiście są pod dużą uwagą naszego Ministerstwa Rozwoju. I tarcze antykryzysowe, i tarcze finansowe w opinii wielu przedsiębiorców w istotny sposób przyczyniły się do podtrzymania i płynności, i rynku pracy. Statystyki zatrudnienia mówią, że bezrobocie w Polsce urosło w niewielkim procencie, nawet porównując to do krajów zachodnich Europy. To pokazuje, że ta polityka ochrony miejsc pracy i podtrzymywania płynności finansowej firm się powiodła, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w gospodarce jest bardzo dynamiczna i najbliższe tygodnie, miesiące mogą przynieść następne okoliczności. Myślimy, że polska gospodarka dobrze wykorzystuje swoje atuty. Na rynku międzynarodowym mamy podtrzymywać konkurencyjność. W moim prywatnym przekonaniu to, że jesteśmy poza strefą euro, jest istotnym czynnikiem podtrzymywania konkurencyjności polskiej gospodarki. Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, był moim i Państwa gościem. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Żegnam widzów Telewizji Republika. A Państwo oczywiście zostańcie z nami, bo wracamy po krótkiej przerwie.